a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Cześć, dzień dobry, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jestem bez teścia, bo mu się nie chce, ale za to jestem z kim? Ja już Wam pokazuję. Cześć. Jestem z Natalką. Ale wiecie co? Przyjechaliśmy pod most, nasz kolejowy. Normalnie nie wierzę, nie? Już wam pokazuję, co tu się zrobiło. Patrzcie na to, zrobili tu plażę. Taką małą, tu przecież były takie chaszcze, my żeśmy tutaj sprzątali. A w tej chwili jest tutaj wysypany piach. I patrzcie na to. Plaża. Dobre. Jakieś worki są rozsypane. I normalnie jest piach. Także widzisz, tu się jak możesz się poopalać na plaży. Przyjechałam porzucać magnesem. O, ona przyjechała porzucać magnesem. Tak, dokładnie, słyszycie. Mam dla niej magnes. Ja no też pożyczyłam magnes. I porzucamy sobie. Zobaczymy, czy woda jeszcze coś tu wymyła, czy nie. Ja mam woderki. Woda zimna jest. Natalka przygotowuje się do magnesu. Ujojoj. Ja wchodzę do wody, tutaj kamień i będę sobie rzucał zza kamienia. Ciekawe, kto więcej nałapie dzisiaj. O! Zimna? Nie jest zimna? Tylko tak sobie połóż, żebym... Ja tam głębiej nie wchodzę, nie? Jakby co. Dobra, Tuśka, rzut, hyc. I poszedł magnesik. Ja też pierwszy rzut robimy, to ja to tam dalej. Kawałek. Oj, poszedł. Do wody zobaczymy, czy jeszcze tutaj coś wyjdzie. Powiem Wam szczerze, że nie byliśmy na magnesie w tym miejscu jakieś półtora miesiąca, może nawet lepiej. Także może coś jeszcze się tutaj złapie. Jak nie tutaj, to pójdę tam. W każdym razie... O, Natalka będzie do wody wchodzić. W każdym razie coś... Mam nadzieję, że jeszcze coś uda się tutaj wyciągnąć. Jak mam to przejść ze sobą? No, jakoś sobie weź, no. Ale to musisz dużo linkę rozwinąć. O, ja powiem Wam, jakbym miał już coś na magnesie przy pierwszym rzucie. Nie, jednak nie mam. Dobra, nie będę Wam pokazywał pustych rzutów. Jak coś będzie, to zobaczycie. Coś tam miałem. Było przyłapanie na 100%. No w sumie racja, jak tu byliśmy ostatnio, to w tamtym miejscu coś było. A ja tego... Nie mogliśmy tego wyciągnąć. Tutaj mam kolejne. Co zrobiłaś? Pomoczyłaś się? Jakby coś chciało być, powiem Wam, ale nie wiem, już tak dawno nie byłem na magnesie, znowu straciłem czucie. Ale coś tam, uważaj, bo tu już zaraz będzie głęboko. Powiem Wam, że coś jest. Jest coś na magnesie. Na bank coś jest na magnesie. No i powiem Wam, że ja już mogę powiedzieć, że byłem na magnesie, jest pierwsza śruba kolejowa, jest, dobrze. Powiem tak, za pięknie by było. Zobaczcie. Coś tam siedzi, albo mam jakiś zaczep o kamienie. No nie idzie tego ruszyć. Natalka rzucała i jest cała mokra. Uważaj, gdzie twoja linka płynie, bo zaraz przypłynie pod moje nogi. No co, ja walczę z tym. Zobaczymy, co, czy uda się to wyszarpać, czy się nie uda. O. Tak. No nic, zobaczymy. Teraz taka płytka i coś od czegoś. Natalka na żywo.
Oszet. Nie mali. Natalka mówi, daj mi tamten magnes, ja to wyciągnę. Patera. Akurat zahaczony jest na tym moim przyłapaniu, co tam jest. No nie idzie wam, powiem, tego ruszyć. No ślizga się, ślizga. Pompuj, pompuj. Ja biorę F200 i rzucimy F200. Na żywo. A co? Poszedł. Póki co, nie ma co pokazać, jak widzieliście. Zobaczymy. To nie jest w mule, tylko jest przyklejane do czegoś. Jak tu nie będzie nic wychodzić, nie będę mógł tamtego wyciągnąć, to pójdę sobie w tamtym kierunku. Ważki latają. Chlapu, chlapu? Serce zrobię klapu, w tych woderach pójdziesz na dół. Ej, może coś mam. Idą bąbelki, ja widziałem. Tego mówię, nagram, może coś będzie. Coś tam chyba Tusiek ma. Co tam masz? To kamienie magnetyczne. Ale tutaj coś jest. No zawsze fancik. A to? Kamień. A co to są takie zakulki? A to właśnie tutaj widzowie przychodzą, dziadek z wnuczką i zbierają te kuleczki. Więc wyciąga im na brzeg. Enty, kolejny rzut. Ale teraz to już na bank coś holuje. Powiem wam, dobrze wyczyściliśmy tutaj. Ale jest zarośnięta stopka. Z prawie drugiego brzegu. A tuśka tu. Hyt. Wszedłem na górę tu do Natalki. Twoje? Tak. Aha. A ona walczy tutaj cały czas z tym czymś dużym. Mówi, ona to dzisiaj wyciągnie. No dobrze. A ja wyciągnąłem kolejną śrubę kolejową, ale właśnie z tego miejsca, gdzie ona ma przyczepiony magnes. Nie odczepiam jej, niech wojuje. Nie mogę. Co się stało? Nie masz siły. No widzę. Jak to się podnosi może? A co to jest? Patrz. No ważka kolejna sobie lata. Dużo takich waszek tu ci. Waszek, waszki. O. Kolejny rzut. Kolejny rzut do Natalki w to jej miejsce. Jest kolejna śruba. No dałeś mi nie wiadomo co. Ale masz przecież przyłapanie. Wiesz co? Teraz Także co? Teraz rzucimy na żywo tam w to jej miejsce. Ale zobacz, ja ci nie odklejam, a ty wyciągniesz to duże. Tak, a ja wyciągnę nakrętkę. To jest zawsze fant. Na dwa magnesy w jedno miejsce. Miejmy zaraz odkleić. Poszło. O, jestem. W końcu. Może uda się. Chociaż nie sądzę. Bo powiem wam, ciężar jest niesamowity, a to się nawet nie drgnie. Dla mnie śruby zabrakło. Nie drgnie. Natalka mówi, daj mi ten swój magnes teraz ja. No i rzuciła. Zaczepiło się. I się zaczepiło. A powiem wam tak. Pamiętacie, jak tutaj schodziłem do wody? No to teraz się tu już nie zajdzie. Może coś tu jest. No jest, przecież ja widzę. Jest coś na magnesie. Pomóc ci? Nie. Nie? Dobrze. To teraz patrzcie uważnie na to.
No jest, przecież ja widzę. Nie, zobacz co masz. Cegłę. Jaką cegłę? Cegła, do, ty wiesz co? Wyciągaj razem z tą gałęzią. Dawaj, powiedziałeś, że sobie poradzisz. Poradzę sobie. Ale masz piękny fancik. Daj tą gałąź tu. Zobaczcie. Ale kawał żelastwa. Trzymasz? Nie, wpadnij mi do wody. Zobaczcie, jaką płytkę wyciągnęła. Szacun, gratuluję. No niestety musiałem wejść pod te krzaki, bo tam, jak pamiętacie z poprzednich odcinków, jest taki duży głaz. No i niestety mój magnes wszedł pomiędzy dwa kamienie. Muszę zdjąć telefon, bo jest głęboko. Dobrze, że mam wodery. No i muszę go tam stamtąd wyciągnąć. O, widzieliście ważkę? Ale zmęczony. Ja mam tu, a tam płyną kajaki. Coś tam bierze. Natalka mówi, że coś ma. Co masz? Jest śruba. Już ci pomagam, bo zaczepiłaś się o moją linę. Dobra. Jest śruba. Także co, my będziemy powoli kończyć. Ja się muszę stąd wydostać. I widzimy się na podsumowaniu. Nie, nie ma tego. Wyciągacie coś w ogóle? No. Super sprawa, bo raz, że robicie coś dla siebie, a dwa czyścicie, nie? No. Siema kamera. Dzień dobry. Szybkie podsumowanie, bo dużo kajaków przypłynęło. 3/4 wiadra, myślę za 20 kilo. Ta blacha, no i najważniejsze. Wspólny wypad z żoną na magnes w niedzielę. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału tam na dnie. No i co? My się ładujemy. Nie będziemy tu przeszkadzać. Ale pochwalono nas za to, co robimy. I jedziemy do domku. Trzymajcie się. Cześć.